Nazywam się Marcin Gryn, prowadzę 100-hektarowe gospodarstwo na Zamojszczyźnie. Jest to teren pagórkowaty z glebami mozaikowatymi, co w przypadku produkcji roślinnej, jaką prowadzimy, rodziło problemy z erozją wodną, wpływaniem składników i zamulaniem roślin na zboczach. Dodatkowo dość często występujące okresowe susze w naszym regionie powodowały, że naszym roślinom brakowało wody. Przysłowie mówi: potrzeba matką wynalazku, dlatego zaczęliśmy szukać rozwiązania tych problemów. Jednym z nich okazała się uprawa bezrogowa i uprawa pasowa z nawożeniem wgłębnym, dzięki czemu nawozy aplikowane w głąb gleby powodują, że rośliny prowadziły głęboko swój system korzeniowy, skąd będą mogły pobierać wodę, ponieważ głęboko w glebie zawsze tej wody jest więcej. Maszyna aplikuje nawozy w głąb gleby za pomocą specjalnej łapy, aby nawozy są aplikowane na dwie głębokości. Dzięki temu, tak jak powiedziałem, tam tworzy się ten depozyt tych nawozów, tam rozbudowuje się system korzeniowy i tam jest woda, a roślina wtedy może naturalnie wyciągać tą wodę z gleby. Wtedy nie musimy wdrażać sztucznego nawadniania, dodatkowego nawadniania, którą wodę czerpie ze zbiorników wodnych, które są w glebie. Natomiast o te zasoby wodne musimy dbać, ponieważ one kiedyś mogą się wyczerpać. Pytanie, co będziemy pić w przyszłości? Dlatego ta maszyna jest rozwiązaniem nie tylko na nasze potrzeby, ale także na potrzeby społeczeństwa, ponieważ dbamy o tą wodę, którą piją wszyscy. Dzisiaj dużo mówimy o zanieczyszczeniu środowiska poprzez spalanie paliw. Naszą maszyną uprawy wykonujemy w jednym przejeździe w ściernisko, od razu po wybiorze rośliny. Wykonujemy uprawę, wykonujemy nawożenie na głęboko, doprawienie gleby wałem i maszyna posiada także sprzęg do siewnika, dzięki czemu możemy w jednym przejeździe wykonać cały siew z uprawą i z nawożeniem, przez co oszczędzamy liczbę przejazdów po polu, spalamy mniej paliwa, pracujemy jednym ciągnikiem, więc potrzebujemy mniej maszyn w gospodarstwie. Jest to bardzo duża oszczędność przy dzisiejszych wysokich kosztach maszyn. Dodatkowo taki sposób podania nawozów jest znacznie efektywniejszy, co oznacza, że można nieco zredukować dawkę tego nawożenia, ponieważ mamy mniejsze straty, mamy efektywniejsze wykorzystanie, a również minerały, z których pochodzą nawozy mineralne, kiedyś się wyczerpią, jest to źródło wyczerpywalne, dlatego musimy jak najbardziej rozsądnie gospodarować. Jak się okazało, kluczowa była prostota. Mamy minimalizm elementów roboczych, które pracują w glebie, przez co maszyna się nie zapycha. Mniej tych elementów nam się zużywa, co wyróżnia naszą maszynę. Naszą maszynę spośród innych tego typu konstrukcji wyróżnia budowa, ponieważ maszyna posiada największy prześwit pod ramą. Jest to prześwit blisko 1 metra, dzięki czemu możemy pracować maszyną do głębokości 50 cm bez zapychania się resztkami pożniwnymi. Mamy regulowany rozstaw sekcji płynnie, dzięki czemu możemy tą maszyną wysiewać różnego rodzaju rośliny uprawne. I jak sama nazwa mówi, GB Hybrid, hybryda ma tutaj znaczenie takie, że maszynę możemy wykorzystać do wielu zabiegów uprawowych. Może być to uprawa w technologii strip-till, może być to zabieg głęboszowania z nawożeniem wgłębnym, a także zabieg kultywatorowania. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Bender. Moim zadaniem było skonstruowanie maszyny według koncepcji Marcina. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów przystąpiłem do wykonywania rysunków konstrukcyjnych dla działu produkcyjnego. Pełniłem funkcję kontrolera jakości oraz sprawdzałem wszystkie etapy budowy maszyny. Jak sama nazwa wskazuje, maszyna pełni funkcję strip-tilla oraz głębosza. Posiada łapy uprawowe, które podają nawozy na dwie głębokości oraz może głęboszować do głębokości 50 cm. Posiada również na wyposażeniu tylny tuz, do którego można zamontować wszelkiego rodzaju siewniki. Największą trudność sprawiło mi zaprojektowanie ramy głównej, tak aby można było zamocować łapy uprawowe na szerokość 30, jak i 45, jak i 75 cm, uwzględniając przy tym ramę, która może się rozkładać do 4,5 m szerokości. Marcin Gryn jest absolwentem Wydziału Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wspominam Marcina jako studenta promującego wśród innych studentów ideę uprawy bezrurkowej, którą wdrażał w swoim gospodarstwie już wiele lat temu. Niejednym zajęciom, na których poruszaliśmy zagadnienia dotyczące technologii uprawy roli i roślin, towarzyszyły burzliwe dyskusje dotyczące produkcyjnych, ekonomicznych, ale także środowiskowych skutków stosowania tradycyjnej, późnej uprawy roli oraz uprawy bezrurkowej. Marcin Gryn znajdował się w gronie zwolenników uprawy bezrurkowej. Zawsze zachęcał innych studentów do upraszczania uprawy roli w swoich gospodarstwach. Po zdobyciu tytułu magistra drogi Marcina i uczelni nie rozeszły się, a wręcz przeciwnie. Gospodarstwo rolne Marcina Gryna obecnie jest interesariuszem Wydziału Rolnictwa i Ekologii. W najbliższej przyszłości planowane jest prowadzenie wspólnych doświadczeń w gospodarstwie Marcina Gryna, które dotyczyć będą wpływu innowacyjnych praktyk uprawy bezrurkowej i nawożenia na właściwości środowiska glebowego oraz plony, a także ulepszania maszyny wykorzystywanej w gospodarstwie do bezrurkowej uprawy ziemniaka.